Co? Sammy, co tu się stało? Chciałem zrobić coś kolorowego, ale się nie udało. Wszystko się rozpada. Czemu mnie to spotyka? Wiesz co? Może zastosujesz znaną metodę na uspokojenie. Kolorowanie. Proszę, nie znoszę kolorowania mandali, kiedy się złoszczę. Na szczęście znam inny sposób. Chodź! Skoro nalegasz, dobrze! Cześć, kochani! Dziś mamy ochotę na kolorowanie. Przyłączcie się do nas. W porządku. Ciekawe, czy mnie czegoś nauczysz? Będziesz pod wrażeniem. Usz! Mam pracować przy tym samym obrazku? Dobrze! Nie zupełnie. Właściwie. Trzymaj się, mistrzu! Po co ci skalpel? Zrobimy z tego obrazka szablon. Uważajcie przy korzystaniu z ostrych przedmiotów. Bądźcie bardzo ostrożni. Nie trzeba wycinać wszystkiego, tylko najważniejsze elementy. Ciekawe, do czego to zmierza. Łapka w górę, ludziska! Okej, brwi, oczy i usta gotowe. Nie potrzebujemy tej sporej części. Hop! A teraz nałożymy szablon na rysunek. O tak! Aha! Wycięte części doskonale pasują do elementów rysunku. Zgadza się. W razie czego zabezpieczymy wszystko spinaczami. O tak! Chyba rozumiem. Po prostu pomalujemy te części pędzlem, prawda? Tak, w pewnym stopniu. Tylko, że zamiast pędzla użyjemy... tego. Rety kotlety, to będzie super! Co powiesz na te wszystkie kolory? Fajne, co? Rety Kasia, podejdę bliżej! W porządku, możesz malować tu. Do dzieła! Sammy, popatrz, to wcale nie było tak nudne jak zwykłe kolorowanie, prawda? Żartujesz sobie? To wspaniałe! Ciekawe, co jeszcze wymyślisz. Następnym zadaniem będzie... ta młoda dama. Jest zbyt niewyraźna, żeby ją kolorować wałkiem, nie uważasz? Masz rację, tym razem musimy szkicować. Najlepsze w tej technice jest to, że nie potrzeba precyzji. Po prostu przyłóżcie flamaster do kartki i twórzcie. Wykorzystajcie dowolne kolory. Grubość linii zależy od tego, jaką macie końcówkę mazaka. Wow, jaki mądry! Ukośną końcówką łatwo narysować brwi, jeśli rysujemy je o tak. Hop, hop, hop. Możemy nawet dodać cienie i kolory. O, proszę. Okej, Su, ja też chcę spróbować. Co za intensywny kolor. Super! Wspaniale! Sammy, gdzie się podziałeś? Mam świetny pomysł. Skończ ten szkic beze mnie. O, Sammy i jego pomysły. Przed nami znacznie więcej. Sammy, czekamy na ciebie. Ach, gdzie się podział? Co? Skąd to się wzięło? Wybacz, Su, skoczyłem do sklepu. Gdzie to zdobyłeś? Tylko nie mów, że znów pomalujesz ściany w swoim pokoju. Właściwie to ściany mnie denerwują. Ale nie w tym rzecz. Popatrz lepiej na to. To akwarele? Myślałam, że dziś stawiamy na nietypowe kolorowanie. Przy
szukać dziury w całym. Nałóż farbę na duży pędzel. Dobrze, dobrze. W takim razie najpierw czerwony. Użyjcie takich kolorów, jak chcecie, ludziska. My wybieramy barwy konwencjonalne. Wiecie, które? Świetnie, Suzy. Teraz pewne pociągnięcie pędzla. Jak sobie życzysz. Proszę. Kochani, zobaczcie. Niesamowite. Widzisz? Mówiłam, że mam super pomysł. To prawda. Podoba mi się ten obrazek. A wam, kochani? Jeśli tak, to łapka w górę. A może coś bardziej złożonego? Podróż do Paryża? He, tylko tylety! Mam się pakować? A nie, musisz mi pomóc. Niech ta dziewczyna ma szaloną fryzurę. Potrzebne jest to. Wykorzystamy pędzel gąbkę i farbę akrylową w moim ulubionym odcieniu. Swoją drogą, uwielbiamy malować i kolorować. Na kanale jest mnóstwo filmów na ten temat. Koniecznie je obejrzyjcie. Chlup. W porządku, ludzie, zaczynamy. Malujemy farbą szablon. Najlepsze będą lekkie, szybkie ruchy. Ważne, żeby pracować etapami. Tu kładzie pierwszą warstwę. A ja nałożę drugą. Zdejmiemy delikatnie pierwszy szablon i poczekamy, aż farba wyschnie. Wtedy przejdziemy do następnego etapu. Na górze róże, na dole fiołki, szlam tam wywija z gąbką fikołki. Widzisz? Łatwizna. Ładny wiersz, Sammy. Świetna robota przy chmurach i księżycu. Ale musimy iść dalej. Jeszcze trzy warstwy przed nami. Co ty powiesz? Ta mała wieża Eiffla pomoże nam przy detalach. To wszystko. Akwarele przydadzą się przy makijażu. I voilà! Piękny francuski portret ukończony. Zostańcie z nami, poznacie nowe style! La, 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 la. Witajcie z powrotem! Oto dziewczyna bez fryzury. Co zrobimy z jej włosami? Nowy Jork? Londyn? Tokio? Tym razem użyję świecącego brokatu. Ale najpierw wyznaczę kształt jej fryzury klejem. Proszę. Wezmę trochę świecidełek z ukrytego zapasu. Wiem, że Sammy lubi błyskotki. Kochani, nie musicie być dokładni. Swoją drogą ozdabiajcie brokatem wszelkie inne części projektu. Posmaruję klejem jej usta. Chcecie zobaczyć moją kolekcję brokatów? Wow, Sammy, przyniosłeś wszystko, co miałeś. Zauważ, że nie wszystko jest różowe. W takim razie zacznę od najciemniejszego. Zaczynamy! Wiecie, że możecie kierować się własnymi pomysłami, ludziska? O tak! Puśćcie wodze fantazji i namalujcie unikalny, piękny i lśniący portret. Suzy, pozwolisz? Odrobinę tutaj. I jeszcze tutaj. To mi się podoba. O, udał nam się ten portret.
Od dawna chcę wypróbować jeszcze jedną technikę. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć stół. Oto ostatnia dziewczyna. Wygląda jak moja znajoma z Tibidaby. Chwila, to jest jedna linia? Tak, fajnie, co? Super! Za kilka chwil spróbujemy ją narysować jeszcze raz. Ale najpierw przygotujmy specjalny papier do akwareli. Nie żałujcie wody, akwarele ją kochają. Dlatego zanim rozpoczniecie pracę, przyklejcie obrazek dwustronną taśmą. Ten etap gotowy. Teraz poróbmy różne klepnięcia i kleksy akwarelami. O tak. Użyjemy pędzla, żeby pokierować smugami. Siup! Ach, co za profesjonalne cieniowanie, Susan! Dziękuję! Pora na osobiste wyzwanie. Upewnijmy się najpierw, że wszystko wyschło. Szanowni Państwo, pozwólmy Su skończyć swoje ostatnie dzieło dzisiejszego dnia. Za kilka sekund wszystko obejrzymy! Aha, tak, ten powieszę sobie w sypialni. Ten też będzie tam pasował. Cóż, Sammy, chyba miałeś udany dzień, co? O co w tym chodzi? Nie wiesz? Zastanawiam się, gdzie powiesić portrety. Wszystko trafi do twojego pokoju. Nie, brokatowa dziewczynka trafi do kuchni. No chodź, pomożesz mi wieszać, czy nie? Dobrze, już dobrze. Kochani, dzięki za oglądanie! Zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie rysować i kolorować tak jak my! Subskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmików z Su i Samem! Do zobaczenia!